Cześć, z tej strony Farrell, witam w kolejnym odcinku z Gry w All Stars. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku omówimy sobie zapowiedź zbliżającej się aktualizacji, w której zostaną dodane dwie nowe postacie, 5 nowych skinów oraz jeden nowy tryb. Ale moi kochani, na samym początku każda osoba, która nie może się doczekać zbliżającej się aktualizacji, która prawdopodobnie będzie za 2 dni, zostawcie wszyscy łapeczkę w górę, pokażcie ilu nas jest. No i koniecznie sprawdźcie, czy już subskrybujecie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnego zwariowanego odcinka z Gry w All Stars, ponieważ kiedy wyjdzie aktualizacja, będziemy testowali nowe postacie, nowe star powery oraz przeglądali nowe skiny. Na samym początku Brawl Talka Dan mówi do Ryana, że dlaczego on się ubrał w przebranie Santa Majka, skoro to nie jest aktualizacja zimowa. Więc moi kochani, jest szansa, że w tym miesiącu będzie jeszcze jedna aktualizacja, która będzie aktualizacją świąteczną i będzie to dla nas niespodzianka. Ja obstawiam, że ta aktualizacja może mieć miejsce 24 grudnia. Na samym początku omówmy sobie postacie, a pierwszą postacią, która zostanie dodana do gry i prawdopodobnie może być to postać mityczna, jest to postać Bee. Jest ona pół człowiekiem, pół owadem, jest z rodzaju snajpera, tak podobnie jak Piper, ma bardzo daleki zasięg i każdy celny strzał oddany w przeciwnika zwiększa moc kolejnego strzału, czyli na przykład jak uderzymy w przeciwnika na blisko za 1000, to kolejny atak zada atak już 1500. Nie wiem, czy to będzie cały czas stopniowo się zwiększało. Wyobraźcie sobie teraz sytuację, kiedy taka Bee zada 10 celnych strzałów pod rząd w ciągu jednego meczu. Dodatkowo do tej postaci zostanie dodany skin, który nazywa się Ladybug Bee i wygląda ona jak Biedronka, jest po prostu przed cudowna, więc na pewno będę chciał mieć ten skin odblokowany na tej postaci. Jej super atakiem jest wyrzucanie roju pszczół, który przelatuje przez ściany i spowalnia oraz zatruwa przeciwników. Będzie to naprawdę mega OP super atak. Szkoda, że na chwilę obecną nie mamy żadnych informacji o star powerach, bo z pewnością będą one zwiększały zatrucie oraz przedłużały spowolnienie. Drugą zwariowaną postacią jest Max. Max jest mega szybkim brawlerem, który swoimi umiejętnościami przypomina mi Flasha. Z pewnością kojarzycie tego super bohatera, tylko że tutaj Max stara się być super bohaterem, ale niestety mu to nie wychodzi, ponieważ pije za dużo irlandzkich drinków, z tego co mówi Ryan i Dan. Jego podstawowym atakiem jest wystrzeliwanie chyba 6 albo 8 kul przypominających kulę plazmy. Coś podobne na atak Colta, tylko że do tego Max będzie biegał o wiele, wiele szybciej niż inne postacie. Natomiast jego ultimate atakiem jest stawianie wieżyczki, która będzie zwiększała prędkość swoich sojuszników. Tak samo jak w przypadku 8-bita, 8-bit zwiększą moc swoich sojuszników, tym razem Max będzie zwiększał prędkość swoich przeciwników. Więc jest to naprawdę mega kozacki ultimate atak. Nowy tryb nazywa się Present Plunder i chodzi w nim o to, żebyśmy zabrali prezenty przeciwnikom, zanim oni nam je zabiorą. Ten tryb jest mega podobny do trybu Capture the Flag, w którym musimy zabrać przeciwnej drużynie flagę i donieść na swoje miejsce, tylko że tutaj używamy do tego prezentów. Ale skoro aktualizacja nawiązuje do piratów, moi kochani, nie zabrakło nam w grze pirackich skinów. Został dodany nowy skin do Karla, który nazywa się Captain Carl. Karl tym razem jeździ wódce, nie już w wózeczku, tylko w wódce. Bardzo fajny jest ten skin, będę chciał go z pewnością kupić. A najbardziej co podoba mi się w tym skinie to to, że rzuca on kotwicą. I kolejnym skinem, który został dodany do gry jest Corsarz Colt. I powiem wam, że jest naprawdę przecudowny. Z pewnością też będę chciał kupić tego skina. No i ostatnim skinem, który zostanie dodany do gry jest skin do Poco. Tak jest, moi kochani, Poco dostanie w końcu drugi skin. Jak dobrze wiecie, mamy serenadowego Poco, zwykłego Poco, a tym razem będzie jeszcze Poco, który nazywa się Pirate Poco i przypomina on Majtka, ponieważ ma w swoim ręku zamiast gitary zwykłą miotłę i z pewnością to jest jego rola na statku, że musi szmacić ten pokład. A wy, moi kochani, dajcie znać w ankiecie, która postać według was jest lepsza. Mi się wydaje, że jednak ta Bee będzie ciekawszą postacią niż Max, ale poczekamy na aktualizację. Mam nadzieję, że we wtorek zostanie wprowadzona do gry i że będziemy mogli cieszyć się nowymi postaciami. Teraz, moi kochani, przejdźmy na moje konto, sprawdźmy, co się u mnie dzieje i zagrajmy sobie jakiś meczyk. Okej, moi drodzy, gramy sobie meczyk Jessie. To jest spoko mapa, ale jest mega trudna. Stoi Shelly. Chyba na AFK. Ojojojoj. Ojojojojojojojojoj. Dobra, uciekła. Myślałem, że mnie podjedzie. To było mega ryzykowne zagranie. Prawie jej to wcisnąłem. Wiedziałem, że będzie szła w kierunku skrzynki. Gdzie ona jest? Powiem wam, że się boję tak na blisko podchodzić do tej Shelly. Ale wiem, że ma delikatne lagi, więc chyba raczej mi nic nie zrobi. Dobra, dobijam. I dzięki temu mamy 4 cuby, więc meczek zapowiada się ciekawie. Tylko żeby nie trafić na jakiegoś bula albo coś takiego, bo będzie wtedy przyps. Albo na taką właśnie Rose. Ten bu tutaj chce mnie podhaczyć. Niezły wariacik, niezły wariacik. Nie będę z nim tutaj trenował skilla, kto jest szybszy, kto ma lepsze umiejętności. Stanę sobie tu po prostu, poczekam chwileczkę na rozwój sytuacji i wykorzystam najlepszą sytuację, jaka jest. Hop.
Dobra, mam już nabite działko, że tak powiem. Ulcik nabity. Rose'a. Trzeba tureta stawiać. Nie, właśnie, ten bu będzie mi tutaj denerwował. No już po tureciku, kurczę, najgorzej. Oni chcą mnie ścisnąć. Wszyscy chcą mnie tutaj ścisnąć do środka. Ja sobie stanę na razie tutaj. Chcesz? To walcz tą Rose'ą. Ja wiem, że nie mam szans najmniejszych, żeby na blisko go podejść. Dobra. Prawie dwa razy dostał. On myśli, że ja wejdę w te miny jego. To się, gościu, grubo mylisz, byku. Ta Rose'a też jest trochę na przypale tutaj. Oj. Ten but totalnie zdominował środek, powiem wam. Ja teraz będę musiał się przepychać z tą Rose'ą. Muszę ją wykurzyć, muszę ją wykurzyć. Rzucimy gdzieś tutaj działko. I ona niech ucieka na środek. Dobra, udało mi się ją wykurzyć. Ona wbiega w te miny. Więc to jest totalny. Dobra, cofam się. Dała życiodajną florę. Raz, dwa, trzy. Nie trafiłem, nie trafiłem, najgorzej. Dobijam go, pięknie, GG. Woo! Było mega ciężko, ale na szczęście udało się jakimś cudem ugrać pierwsze miejsce. 108 poziom, pięknie. Okej, zagrajmy sobie drugi teraz meczyk. Ta sama mapa, ta sama postać, ten sam skin. No i nie wiem, nie będę ryzykował. Nie idę na środek, bo tam będzie za duży przypał, tak mi się wydaje. Ale mam nadzieję, że tutaj nikogo nie ma koło tych skrzynek i że uda mi się je szybciutko otworzyć. 120, dobra. Tam jest Barley z Bullem, walczą, o nie. Tam można by było jakoś ich skontrować, ładnie pobijać. Dobra, nie, ja nie ryzykuję tego Bulla. Ewentualnie będę mógł gdzieś odciąć jakimś cudem, jak go trafię. Dobra, trafiłem w Bulla, pięknie. No i nie wiem, czy brać tego Cuba. Ajajaj, dobra, udało mi się. Mam nadzieję, że nie będzie miał ulta, nie ma ulta. Sztos. Sztos totalny. Kurczę, pokonam go, czy go nie pokonam? Chodź tutaj, wariaciku. Nie, ja się cofnę. Po lewej mam El Primo w krzakach, który się tutaj czai. On jest na trzecim. O nie. Muszę uciekać. Ale chciał mnie dojechać. To cwaniaczek. Ja się tak nie dam. Siema, Morty. Ło, tu jeszcze ból! Trochę spanikowałem teraz. Tego Leona muszę obić chociaż raz. Boję się, że za mną biegnie. Na szczęście go nie ma. Okej. Ale tu jest ciasno, moi drodzy. 5 zadymiarzy jeszcze w grze. Dobra. I jak ja bym to zagrał w ten sposób, że dałbym sobie może... Tutaj wieżę. Tu bym dał wieżę i na przykład pobijał coś. Ten El Primo nie podejdzie. Mortis też nie, więc mam spoko luzik tutaj. Okej. Tu są grzybki. Tu są jeszcze grzybki. Tak jest. Trafię go? Nie trafiłem. Dobra, bomba. On leży. On nie podjedzie mi działka. Dobra, podjechał jednak działko. Najgorzej. Nie spodziewałem się tego. Dobra. Tutaj porobiłem. Jestem do przodu jakoś. 9 power cubesów. Nie, ja idę tutaj w lecznicze grzybki. Tego Bulla. Bulla trzeba dojechać. Halo. No nie wierzę. Tym razem trzecie miejsce tylko. Gdyby ten Bull się na mnie nie sfokusował tylko na Leona, no to bym miał drugie i może by nawet wygrał. Ale gościu dobrze to przemyślał. Wiedział, że mam najmniej power cubesów i najgorszą sytuację, więc ją wykorzystał. Trzecie miejsce, ale moim zdaniem i tak spoko, więc zostawcie łapeczkę w górę. I co my tutaj mamy? Shelly na środku. Rozwalmy tą skrzynkę. Te kulki polecą w kierunku Shelly. Ja ją zawijam. Tak, ten Dynamite chciał mnie tutaj podjechać. Na szczęście mu się nie udało. Ja postaram się w niego wcelować. Nie wyszło. Oj, mamy jeszcze jedną skrzynkę, więc mega Cox. Muszę uciekać, bo ten Dynamite cały czas się na mnie fokusuje. Wow! Maxio jak zaryzykował, ale dzięki temu zdobył tego Power Cubesa. Tu jest Bibi, która chce... Dobra, raz, dwa. Nie trafiłem, raz tylko trafiłem w Bibi, najgorzej. Która chciała go podhaczyć. Leon na siódmym, Bibi. Dobra. Raz dostała, ja potrzebuję jeszcze naładować ulcika, żeby mieć wieżyczkę. Dobra, sztos totalny. Mamy już turecika. Sprawdźmy te krzaki. Tutaj też, nie wiem jak z tymi krzakami. Hop. Chyba nikogo
Nie ma, więc sztos totalny. Dobra, Bibi jest dojechana przez moje działko. Także kozak i ten Leon zostanie z pewnością też spuszowany. Mamy 9 power cubes, to już jest naprawdę dużo jak na tę mapę. Gdzie ten Leon? Uciekł. Uciekł nam, normalnie Leon nam uciekł. Ja się boję, że on gdzieś tutaj jest, tak, jest tutaj. I działko, działko, nie postawiłem działka. Uciekaj, uciekaj Max, uciekaj. Na dole jest moje działko, ci zaraz pomoże. Odejdź, gościu, nie rób tak. Co on robi? Padniesz. Co za gość, co za gość. 600 HP, nie stresuj mnie, wariacie. Dobra, rzucam tu tureta i elo z wami, byki. Gdzie ta Bibi? Hop! Dobra, uciekam, uciekam. Nie, ja będę stał tutaj w grzybkach i ten Leon nic mi raczej nie zrobi. Nie zaszkodzi mi niczym, jednak zaszkodził. Ała! No i, moi drodzy, wygrywamy z Maxiem na lajcie 17 power cubesów. Gierkę zajmujemy pierwsze miejsce. Au! A więc, moi kochani, to by było na tyle z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki, subskrybować kanału, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Trzymajcie się za domiarze, cześć!